Adrian, no to powiedz mi, dlaczego zawsze byłeś pod wpływem alkoholu podczas takich wystąpień? Jestem zaskoczony, że właśnie widziałem twoją zapowiedź w ogóle tego programu i powiedziałeś, że pierwszy raz jesteś przed kamerą trzeźwy. Z czego to wynika? Stres? To znaczy, wiesz co, przede wszystkim za cel sobie wziąłem to, że podchodzę do tej walki w 100% poważnie. Jakby przestałem się oszukiwać przez pierwsze moje dwie walki. Do walki wychodziłem pijany, znaczy może nie tyle pijany, ile pod wpływem alkoholu. Było to mi totalnie obojętne. Znalazłem się w pewnym miejscu przypadkiem i przypadkiem do tego wszystkiego podchodziłem. W tym momencie traktuję to na poważnie. Te przygotowania są dla mnie bardzo ważne. Przede wszystkim chciałbym zmienić siebie. Naprawdę ciężko trenuję, nie piję, trenuję 2 razy dziennie. Poświęcam się temu i chciałem też pokazać ludziom troszkę inną wersję. Może nie lepszą, nie gorszą, ale inną, taką powiedzmy na ten moment prawdziwą, która nie jest zakryta, wiesz, ścianą alkoholu czy jakichś tam innych używek, tylko przyszedłem z wami kulturalnie spędzić czas. Zobacz, wszyscy jesteśmy tutaj fajnie ubrani, kulturalnie. No, nie wypada, żebyśmy tutaj jakby wpadałoby troszkę kultury. Chciałem czegoś innego spróbować, zobaczyć, jak się będę w tym czuł. Na razie jest fajnie, zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczymy, Dawid, jesteś zaskoczony taką przemianą rywala? Czy myślisz, że to trochę Tak, pod publika wypada? jestem zaskoczony, aczkolwiek wiesz, Adrian, brak alkoholu tak naprawdę to bo wcześniej korzystałeś z alkoholu przez to, że nie radziłeś sobie z emocjami, przez to, że nie trzymałeś ich na wodzy. Teraz tak naprawdę, jeżeli nie będziesz z tego korzystał, no to zobaczymy, jak się wiesz, jak się będziesz zachowywał, jak wyjdziesz do walki i będą te emocje towarzyszyły ci, ta adrenalina, ten strach, tak, i te wszystkie emocje, które towarzyszą nam przy wyjściu do oktagonu, może być tak, że po prostu go sparaliżuje. Ja wychodziłem zawsze trzeźwy, ja alkoholu nie nadużywam, aczkolwiek lubię, to ludzkie, tak. Aczkolwiek, no wiesz, teraz naprawdę poczujesz, co się czuje, wiesz, wychodząc do walki, nie? No, to znaczy, powiem tak, jakby stres, presja. Ja w ogóle bardzo lubię czuć presję na sobie i powiem szczerze, że słuchaj, ja od dziecka byłem związany ze sportem. Najpierw koszykówka, później startowałem w zawodach kulturystycznych. Jakby całe życie poświęciłem temu, żeby być sportowcem, robić to, co kocham. Przez ostatni rok dość mocno poszedłem w alkohol, dość mocno popłynąłem, jakby. Każda część mojego życia była wypełniona procentami, różnymi używkami i stwierdziłem tym razem, kurczę, dostałem szansę. Tą szansą jest właśnie Ambro, żeby móc wyjść do walki, pokazać jaja, wyjść i dać z nim dobrą walkę, bo ludzie tego chcą. Ludzie nie chcą tego, że ja wyjdę do klatki, czy będę, nie wiem, uciekał, chował się, czy Dawid wyjdzie i gdzieś tam jakimś cudem za pierwszym strzałem trafi. Ja chcę dać ludziom emocje, chcę dać ludziom show, żeby wyjść po tej walce zniszczonym, ja, jak i on, i żebyśmy dali ludziom naprawdę show, bo co z tego, że ja w tym momencie, nie wiem, będę tutaj gwiazdorzył, rzucę w niego, nie wiem, owocem, rzucę szklanką w podłogę, jakby staram się podejść do tego sportowo, ponieważ chciałbym, żeby ta walka była czymś, co mi udowodni, że mogę. W ogóle to mnie zmobilizowało tego, żeby przestać pić. Jakby, kurczę, jestem prawie 6 tygodni bez alkoholu. Gdzieś tam może raz mi się zdarzyło bodajże na konferencji napić, a tak to naprawdę jestem na detoksie, jestem z siebie dumny, bo to jest dla mnie bardzo długo. Ja przez rok czasu, stary, ja naprawdę bardzo dużo piłem. Ja się oszukiwałem, że kurde, melanż, lecimy. No ale wiesz, jakby 5-6 razy w tygodniu cały czas gdzieś na fazie, no to nie jest to dobra droga. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, że ja wyjdę z Jest mi Dawidem. niezmiernie miło, że wyleczyłem cię z alkoholizmu. Znaczy,